Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Wczoraj padł kanał, ale jest nowy, więc zaczynamy. Mamy 2 listopada, dzień zaduszny. 2 listopada 2007 roku odebrał sobie życie Mirosław Breguła, lider zespołu Universe. Dzisiaj przypada dokładnie 16. rocznica jego śmierci. Na przestrzeni lat, czyli od 81 roku do pierwszego spotkania grupy doszło 13 października 81 roku w katowickim studiu piosenki. Na przestrzeni istnienia dla mnie Uniwersu, czyli w latach 1981-2007, czyli 26 lat kalendarzowych. Oni liczyli swoje 25-lecie od Opola 83, gdzie wykonali piosenkę Mr. Lennon. Natomiast dla mnie najważniejszym okresem, głównym okresem jest są lata, w których śpiewał w zespole Universe Mirek. Reszta to nędzna kopia i popłuczyna. I resztę po prostu nie będę się na ten temat wypowiadał. Udało mi się odzyskać z poprzedniego kanału film z cmentarza z Chorzowa. W związku z tym też wpadłem na pomysł, żeby wszystkie odcinki archiwizować. Mirosław Breguła na przestrzeni tych 20 kilku lat tworzenia zespołu Universe nagrał również w 2001 roku jedną płytę solową, Kto Ci Jeszcze Wierzy, która zebrała bardzo dobre recenzje. Rzeczywiście była to płyta inna. Widocznie Mirek całkiem słusznie nie znalazł konwencji jako Universe, postanowił nagrać album solowy. Natomiast pamiętajmy o jednej najważniejszej rzeczy. To był jeden z największych romantyków w historii muzyki rozrywkowej, polskiej muzyki rozrywkowej. Kochał Beatlesów i czerwone gitary, między innymi. Szkoda, moi drodzy, że przygotowany przeze mnie materiał na temat Mirosława Breguły od 36 minuty dziwnym trafem się urywa. A szkoda, bo końcówka jest najlepsza. Moi drodzy, nie mnie to oceniać, dlaczego Mirek postanowił odejść. Natomiast nawet nie będę mówił o swoich podejrzeniach. Natomiast to, co obecnie uważa się jako Universe, to już nie jest Universe. Jeszcze gorzej, bo do tego wszystkiego idzie polityka. A dzięki temu jeszcze więcej fanów odwróci się od zespołu. Mirku, byłeś, jesteś i będziesz przyjacielem, legendą i największym romantykiem polskiej muzyki XX wieku. Mirosław Breguła w momencie śmierci miał zaledwie 43 lata. Całe życie przed sobą i dalszą chęć do tworzenia. Niestety nie wytrzymał. Swoją drogą, w tą powiastkę, którą później jak gdyby podchwyciły media, że miał raka krtani, też nie wierzę. Dlatego, że 3 tygodnie przed swoją śmiercią wystąpił jeszcze w programie Wideoteka Dorosłego Człowieka i powiedział, że została mu usunięta część krtani na koszt usunięcia guzków śpiewaczych, które trafiają, ta przypadłość trafia po prostu co drugiego wokalisty. Więc żadnego raka krtani nie wierzę. I nie powiem, kto ewentualnie mógłby być winny za śmierć Mirka, bo na początku otwarcia nowego kanału wybuchłaby kolejna afera. Ja wiem i to wystarczy.